Lionel Messi. A więc Lionel Messi. Siódme niebo. Najlepszym napastnikiem, ale zdobywcą złotej piłki Leo Messi. Siódme niebo i siódma złota piłka dla Lionela Messiego. Robert z historycznym osiągnięciem. Drugim miejscem w plebiscycie złotej piłki. Najlepszym w historii polskiego futbolu. A zwycięzcą Argentyńczyk, który wygrał Copa America. Je vais te faire attendre un tout petit peu encore. Prends la parole, à toi la parole, s'il te plaît. Bueno, buenas noches a todos. Dobry wieczór. La verdad que es increíble volver a estar acá. Prawda jest taka, że to niesamowite znowu być tutaj. Mis últimos años, que no sabía que podía llegar a pasar y... I hoy me toca estar otra vez. W ostatnich latach była niepewność, co się będzie ze mną dalej działo. Nie wiedziałem, czy nie zakończę kariery. Me toca estar en París y estoy muy, muy feliz. Ale ostatecznie trafiłem do Paryża, jestem bardzo szczęśliwy. Acá muy ilusionado y tengo mucha gana de seguir peleando por. I wciąż mam wielką chęć sięgać po nowe wyzwania. Cały czas cieszę się futbolem. Quiero agradecer a todos mis compañeros del Barcelona, del París. Oczywiście dziękuję wszystkim. Wszystkim kolegom z Barcelony i z Paryża. De la selección argentina. Z reprezentacji Argentyny. Varias veces me tocó ganar este premio y siempre tenía la sensación de que me faltaba algo, de que me quedaba una espinita guardada. Y este año fue todo lo contrario. Pude conseguir. Zawsze uważałem, że czegoś mi w karierze brakuje, ale w tym sezonie już tak nie czuję. Już ten brak został uzupełniony. Gran parte de lo que hicimos en la Copa América fue por. Chodzi oczywiście o zwycięstwo w turnieju Copa America, czyli w Mistrzostwach Ameryki Południowej. Quiero compartirlo con todos mis compañeros de selección y agradecerle. Esto es parte de ello también. Więc uważam, że ta nagroda jest także po części dla wszystkich moich kolegów z reprezentacji Argentyny. Y era París. La verdad que es una noche especial para mí porque está nuevamente mi mujer, mis hijos. Wieczór jest wyjątkowy. Jest ze mną moja żona, moje dzieci. Mi papa, mi mama. Moi rodzice. Sobrino, cuñado. La verdad que kuzyni. Es la primera vez que me toca ganarlo estando en esta ciudad, así que ahora seguramente lo iremos a celebrar. Quiero. A więc oczywiście wszyscy będziemy razem świętować. Un honor para mí pelear con él. Creo que te mereces tu balón de oro, que el año pasado todo el mundo. Ale uważam, że ty, Robert, zasłużyłeś na złotą piłkę w zeszłym roku. Powinieneś zostać zwycięzcą. Debería darte tu balón de oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que ojalá France Football pueda. Puedo otorgártelo y tenerlo en tu casa porque fuiste justo ganador. No se pudo hacer por el tema de la pandemia, pero creo que tenés que tenerlo en tu casa vos también. Wszystkiemu przeszkodziła pandemia, ale uważam, że ty też powinieneś mieć tę nagrodę u siebie w domu. To mówi wszystko, proszę Państwa. Tak powinno być, po prostu. W zeszłym roku Robert Lewandowski absolutnie wygrałby złotą piłkę. Wszyscy o tym wiemy, natomiast plebiscyt niestety został odwołany. Totalement folle de toi, grâce à cette victoire en Copa América. W tym roku zwycięzcą Lionel Messi. Zdecydowanie dzięki triumfowi w Copa América to przeważyło. A więc przypomnijmy sobie, jak wyglądał ten rok Leo Messiego. Hola, bienvenido a Rosario. Rodzinne strony Leo Messiego, czyli miasto Rosario w Argentynie.
Hola, bienvenidos a la bajada del barrio Leo Messi. Dzielnica La Bajada, czyli dzielnica Leo Messiego. To wielki honor, żeby móc tutaj składać hołd Leo Messiemu. Byliśmy świadkami, jak powstawały te murale, zanim Leo zdobył Copa America. Mamy tutaj specjalny charakter. Jesteśmy wielkimi fanami futbolu, ale też przechodzi łatwo, tak, bardzo szybko ludzie w Argentynie przechodzą od miłości do nienawiści. Od skrajności do skrajności. Skądś to znamy, prawda? Był krytykowany przez wielu dziennikarzy, bo nie wygrywał nic z reprezentacją. Messi nigdy nie wygrał ważnego meczu. Trzeba wykopać go z reprezentacji. To było 3 lata temu, ale on jest niezniszczalny. Zaimpregnowany na krytykę i na złe słowa ludzi. Newell's Old Boys. Klub. Pierwsze boisko Leo Messiego. Grał tutaj, grał tutaj, bardzo dobrze. Grał dobrze. Jest najlepszy na świecie i będzie taki zawsze. Nikt go nigdy nie pokona. Najlepszy wszechczasów, niepokonany. Grał w Newell jako prawdziwy lider i bohater. Pozdrów Messiego. Najwięcej asyst Copa America. 5. Najwięcej goli. 4. Goli dla Argentyny. Jest to rekord Ameryki Południowej, jeśli chodzi o ilość goli w reprezentacji. Cześć kolego, to jest specjalny dzień, więc serdecznie ci gratuluję, że zdobywasz kolejną złotą piłkę. Gratulujemy ci 7. złotej piłki. To szaleństwo. 7. Jestem dumny z twojej kariery, z tego, co osiągnąłeś. Z tego, co zrobiłeś. Ciągle jesteś najlepszym piłkarzem świata po tylu latach. Jestem szczęśliwy i bardzo cię doceniam. Kocham cię, mój przyjacielu. Wiesz, co o tobie myślę. A Copa America? Był dobry tata? Bardzo dobry. Super mal. Super zły. Nie, bardzo, bardzo dobry. Z całego serca gratuluję ci, życzę wszystkiego najlepszego i ciesz się tym trofeum, na które zasługujesz. Cieszę się, życzę ci wszystkiego dobrego. Nieoficjalna klasyfikacja mówi, że 613 głosów miał Leo Messi, 580 Robert Lewandowski. No to pozwolą państwo, że powiem z Polski. Pierwsze miejsce Robert Lewandowski, tak głosowałem. Na drugim miejscu Jorginho, na trzecim Messi.
ale globalne wyniki 180 elektorów znamy. No i to jest siódma złota piłka dla Lionela Messiego. Luis Suarez, jego przyjaciel, wręcza mu nagrodę. Copa America na całym świecie odbiła się bardzo wielkim echem. Zwycięstwo w końcu. Złoty medal dla Argentyny dzięki Messiemu. To miało kapitalne, kluczowe znaczenie. My? Owszem, na pewno gorzka pigułka dla Lewandowskiego, ale z drugiej strony wielki, gigantyczny sukces, drugie miejsce. Ta victoire en Copa America, ta victoire ce soir, ici à Paris, c'est une année folle pour toi, non? Szalony rok, jesteś teraz w Paryżu. Bueno, la verdad que ya lo dije en su momento, mi mayor premio lo conseguí en junio. Era lo que deseaba desde que empecé a jugar en la selección, el poder conseguir algo con esa camiseta, con mi país, mi gente. No, to co najcenniejsze udało mi się zdobyć w czerwcu dla mojego narodu, dla wszystkich kibiców. Vivimos en esta Copa América y bueno, agradecer a mis amigos siempre. La verdad que me dio una sorpresa increíble, no sabía que venía. Me lo encontré acá. Także jestem dzisiaj bardzo szczęśliwy z tego powodu, że jest tu tylu moich przyjaciół. Nie spodziewałem się, że będą w stanie przybyć. C'est tellement rare. C'est quoi? C'est l'âge qui te rend un peu plus émotif? Bueno, me viene pasando seguido últimamente, pero puede ser un poquito de todo. Son siete y la verdad que algo extraordinario, así que algo que nunca pensé, así que fue... Siedem złotych piłek, to nigdy nie myślałem, że to dojdzie aż do siedmiu, mówi Leo Messi. Czy myślisz, że możesz mieć ósmą za rok? Ni el sexto, ni el séptimo, ni pienso en el octavo, así que tengo mucha ganas de afrontar esta nueva etapa de mi vida. Nie myślę o tym, czy będzie jakakolwiek następna złota piłka, po prostu cieszę się z tego nowego etapu w moim życiu i w mojej karierze. Chcę dobrze grę dla PSG, mówi Lionel Messi. Popatrz na ten guzik, ten przycisk. Wygrywasz zwycięstwo, wygrywasz złotą piłkę w swoim nowym mieście. Paryż, twoje nowe miasto, tak. Un trophée à Paris. Attention. Uwaga. Luis Suarez wrócił. Żółta kartka, następnym razem czerwona. Tu as la maison ici, à Paris. Jesteś tu w domu. Musisz tylko nacisnąć ten guzik. À Paris, avec ce septième ballon d'or France Football. This is for you. To jest dla ciebie. I to jest dla ciebie. Z okazji siódmej złotej piłki. This is it. Voilà. Paris. W taki sposób Paryż fetuje kolejną złotą piłkę. Teraz dla piłkarza swojego klubu. Tu es parti dans Paris, Léo. Avec dla Lionela Messiego. Ce ballon d'or. Ciekawe, czy wiedział, bo ta marynarka mogłaby coś sugerować. Gratulacje, wielkie gratulacje, brawo Lionel Messi. My oczywiście jesteśmy całym sercem z Robertem Lewandowskim. Gratulując tego drugiego miejsca, mamy nadzieję, że Robert nie będzie za długo myślał o tym.